the fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D-R-E. Cześć, mnie z tej strony. Słuchajcie, nietypowy trochę odcinek tej serii. Seria Uzależniony od Książek jest dość miło otrzymywana przez Was. Dostaję sygnały od części z Was, że moje propozycje dla Was czytelnicze, książki, które polecam, często spotykają się z pozytywnym odbiorem i część z Was czyta potem to, o czym ja mówię. Dlatego, słuchajcie, myślę, że będzie ciekawe zerknięcie na to, co trzymam na jednej z półek. To jest taka półka, że tak powiem, moja tylko i wyłącznie. Tutaj są wyłącznie moje książki. No, tam parę dokumentów jakichś rodzinnych też jest. Ale zobaczycie, pokażę Wam zaraz, co mniej więcej na mojej półce stoi. Książki tutaj stoją w dwóch, czasami w trzech rzędach. Ale, czekajcie, tutaj muszę statywem moim w postaci przywijaka dla dzieci przyjechać. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, słuchajcie. Tutaj zaczynamy od tej półeczki. To jest moja półka, można powiedzieć taka miszmasz, ale troszeczkę z japońskim. Tutaj jest książka o historii kendo Hiroshiego Ozawy. Kendo to jest jedno z moich niespełnionych, że tak powiem, marzeń, żeby się tym zająć. Może na to kiedyś przyjdzie czas. Kendo można uprawiać do 80. któregoś roku życia, a nawet są ludzie w Japonii, którzy zaczynają zajmować się kendo. Może nie w Japonii też taki program oglądałem, tak było. Nawet po 70. jako forma tego, żeby się stawy nie zostały. Także tak. Tutaj jest Shogun Jamesa Clavella. To jest, chyba opowiadałem Wam kiedyś o tej książce. To jest książka, na podstawie której powstał serial ten z Richardem Chamberlainem. Książka jest 1000 razy lepsza od tego serialu i polecam każdemu, kto lubi klimaty samurajskie, tego typu rzeczy. To książkę czytałem już chyba ze 3 razy i powiem Wam, że nawet ostatnio miałem taką chęć, żeby znowu sobie ją przeczytać, ponieważ urywa dupę, jest super. O, starzy i nowi bogowie Japonii, ludy starożytnej Japonii, to z biblioteki książka, za którą mnie ścigają, Marcina Wolskiego. Tutaj jest, widzicie, 2 tomy Wincenta Sowerskiego, Nielegalni, Niewierni. 3. tomu jeszcze nie mam, dlatego nie mam, bo muszę sobie przeczytać jeszcze raz te 2 tomy, żeby przypomnieć sobie, jak to tam wszystko szło. I wtedy sięgnę po 3. tom. Bardzo polecam, w ogóle powiem Wam, że jak czytałem te 2 tomy pana Sowerskiego, no to czuję się, że człowiek wie, o czym pisze. No i nawet te relacje międzyludzkie pomiędzy bohaterami a ich przełożonymi na przykład, to jest, słuchajcie, przepiękna sprawa. Następna książka, Wojny średniowiecznego świata, techniki walki. To jest książka, do której sięgam czasami, jeżeli czytam o jakieś historyczne rzeczy, o jakichś bitwach i tak dalej, lubię sobie zerknąć. Tutaj są opisane najważniejsze bitwy średniowiecza. Techniki walki to jest może trochę mylący tytuł. Po prostu dość dokładnie opisane techniki, dość dokładnie opisane bitwy, manewry taktyczne w czasie tych bitew i tak dalej. Ciekawa pozycja. Kolejna książeczka to jest książka, którą zajumałem kiedyś mojemu już nieżyjącemu tacie. Wspomnienia Waltera Schellenberga, szefa wywiadu SS. SD inaczej. Sicherdienst. Bardzo dobra pozycja, bardzo kontrowersyjna postać. Polecam też. To też kolejna książka z biblioteki, za którą mnie ścigają. Japonia oczami fana. Paweł, Mr. Jedi Musiałowski. Tak, to jest taka książeczka gościa, który pisywał kiedyś dla gazet komputerowych. Był redaktorem takim gryowym bardzo. A potem wyjechał do Japonii, generalnie tam chyba, nie wiem, czy on cały czas siedzi, czy nie, ale w każdym razie napisał bardzo ciekawą książkę z mnóstwem ciekawostek ze współczesnej Japonii. Bardzo fajnie się to czyta, czasami człowiek się dziwi. Bardzo fajna sprawa. Tutaj książka wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Wehrmacht. Władysław Kozaczuk. Krótka
książka, historia po prostu niemieckich sił zbrojnych III Rzeszy. Po prostu. Jedziemy dalej, widać. Wojna Hitlera. Wojna Hitlera, Davida Irwinga. Książka, do której non-stop wracam. Przeczytałem ją dwukrotnie tak po całości, a teraz sobie wracam do poszczególnych rozdziałów, jak chcę sobie coś przypomnieć albo coś. Według mnie najlepsza książka opisująca życie Adolfa Hitlera w czasie II wojny światowej. Autor kontrowersyjny dla niektórych, dla mnie po prostu fachowiec w temacie. Kolejne dwie książki, dwa tomy Stephena Ambrose. D-Day, opisujący dzień 6 czerwca 1944 roku, lądowanie w Normandii. I druga książka, jego Obywatele w mundurach, opisująca wszystko, co się działo na tym froncie zachodnim od 7 czerwca do zakończenia działań wojennych na froncie zachodnim. Bardzo ciekawe pozycje pisane z punktu widzenia żołnierzy biorących udział w walce, z punktu widzenia szeregowców. Nie ma tutaj zbytnio dużo rozpraw generalskich i tak dalej. Rewelacyjne książki. Autor Stephen Ambrose to jest ten pan, który napisał również na przykład Kompanię Braci, na podstawie której powstał serial HBO, najlepszy serial według mnie wojenny, jaki został stworzony. No i oczywiście Kompanię Braci napisał po rozmowach z żołnierzami. Książka jest po prostu historyczna, opowiada o faktach, które się wydarzyły. Kolejna książka to jest książka, którą wam recenzowałem w jednym z ostatnich odcinków Uzależnionego od książek. Odsunę, żeby mi było gębę widać trochę tą wielką. To jest książka Sławomira Cęckiewicza, Atomowy szpieg. Rewelacja, polecam. Tutaj dwie książki Piotra Zychowicza, Obłęd 44, takie inne spojrzenie na powstanie warszawskie, bardzo krytyczne. Bardzo dobra książka, dobrze się czyta i można rzeczywiście zgodzić się bądź nie z różnymi wnioskami, do jakich doszedł Piotr Zychowicz, ale jest przede wszystkim dobrze napisana i zawiera dużo ciekawych spostrzeżeń. Bardzo warto to przeczytać, jeżeli ktoś się tematem interesuje. Tak samo książka pod tytułem Pakt Ribbentrop-Beck. Co ciekawe, pamiętacie mój film, być może Honor czy Ojczyzna. Taki film nagrałem, zdaje się, dwuodcinkowy i nagrałem ten film, słuchajcie, generalnie to, co mówię w tym filmie, bardzo się sprzęga z tym, co jest napisane w tej książce. Tutaj chodzi o to, że drugą wojnę światową żeśmy przegrali przez nieudolną politykę ministra Becka, ministra spraw zagranicznych Polski, i że powinno to wszystko wyglądać inaczej. Co ciekawe, ja ten film nagrałem, zanim ta książka ukazała się na rynku. Po prostu wydaje mi się, że gdzieś z podobnych źródeł żeśmy musieli korzystać na temat źródeł, które nasze spojrzenie na tą sprawę bardzo do siebie upodobniły, bo ja doszedłem wtedy w moim filmie do podobnych wniosków, co Piotr Zychowicz w tej książce. Bardzo dobra, rewelacyjna książka. Kolejna książeczka, Antony Beauvoir, Stalingrad. Po prostu książka opisująca bitwę pod Stalingradem. Bardzo dobrze napisana, zresztą autor też jest w porządku. Tutaj książka Dicka Marcinko, Richarda Marcinko, Commandos. To pan Marcinko, to jest ta książka. To jest twórca i główny, można powiedzieć, Spiritus Movens, jednostki specjalnej Team Six, Navy SEAL. Bardzo ciekawy człowiek, czyta się tą książkę rewelacyjnie. Pana Marcinko od razu polubiłem, bo ma tak samo wybuchowy charakter jak ja mam. Także bardzo dobrze mi się to czytało. Książka Jamesa Bradleya, Sztandar Chwały, o walkach na Iwo Jimie. Opisuje tutaj, generalnie to ojciec autora walczył na Iwo Jimie i autor dowiedział się wiele lat po wojnie, że jego ojciec właśnie nie wypucował mu się przez lata, że tam walczył, że jest jednym z tych bohaterów z Iwo Jimy i napisał tą książkę. Książka rewelacyjna, tą książką inspirował się Clint Eastwood, kręcąc swój film Sztandar Chwały zresztą. Na podstawie właściwie tej książki nakręcił Clint Eastwood film o walkach na Iwo Jimie. Kolejna książka, Snajper na froncie wschodnim, Albrechta Wackera. I to jest, słuchajcie, wydanie bardzo ciekawe, bo tutaj zawiera to wydanie, ja się spotkałem z tym, że są też wydania bez tych zdjęć.
zawiera książki autorstwa, znaczy zdjęcia autorstwa tego autora, który był strzelcem wyborowym właśnie na froncie wschodnim, strzelcem, zdaje się, dywizji piechoty górskiej. I jest wiele zdjęć jego trofeów z czasów II wojny światowej, albo kolegów poległych, zdjęcie trupów i tak dalej. Książka bardzo mocna, ostro napisana i powiem wam, że no, ja jestem wymagający, jeżeli chodzi o książki. Książka jest bardzo ciekawa, przede wszystkim. Na razie będziemy pędzlować te półki tutaj dotąd, tam, na resztę przyjdzie potem czas. Tutaj dwa tomy, klasyka, Morze w ogniu, 1939-1945, autorstwa Jerzego Pertka. Zaczytywałem się w te książki, jak byłem 10-11-latkiem. Pamiętam, na wakacjach czytałem sobie, jak byłem w Częstochowie u rodziny, to siedziałem sobie na kocu, kurczę, o przymiedzy i czytałem sobie właśnie Morze w ogniu. O zmaganiach na, o bitwie o Atlantyk przede wszystkim. Tutaj książka, którą kupiłem stosunkowo niedawno, Sławomira Kopra, Piastowie. Bardzo ciekawa książka, słuchajcie, napisana w takiej formie rozmowy starszego, chyba zdaje się ojca z synem, albo nie dokończyłem jeszcze, całej nie przeczytałem, bo w międzyczasie pożyczyłem ją siostrze i to tak, muszę do niej wrócić. Napisana dzieje Piastów, pierwsze lata polskiej państwowości na takim poziomie dla no, 13-14-latków. Bardzo dobrze się to czyta i dużo ciekawych informacji i ciekawostek można w tej książce znaleźć. Bardzo fajna sprawa. Tutaj Napoleon Bonaparte, biografia Napoleona Bonaparte, autorstwa Georges'a Bourdonow. Kolejna biografia, Fryderyk Wielki. Pana Salomonowicza. Fryderyk Wielki, polecam poczytać o tym gościu coś. Straszny polakożerca, ale dobrze się, znaczy, ale bardzo ciekawa przy tym postać. I konkretny gość, no, który z Prus zrobił potęgę, no, po prostu. Kolejna sprawa, kolejna książka, też Wojny Napoleońskie. Wielcy generałowie wojen napoleońskich. Bardzo fajna książka, autorstwa Andrew Uffindella. Wielcy generałowie wojen napoleońskich, czyli wiadomo, no, krótkie rozdziały dotyczące, każdy rozdział poświęcony jednemu z generałów z czasów wojen napoleońskich. Mnóstwo ciekawych informacji, ciekawostek dotyczących różnych sytuacji z czasów kampanii napoleońskich. Mnóstwo ciekawostek pokazujących, znaczy dużo, ta książka pokazuje, jaka była droga tych ludzi. Często ciekawa, zawiła, często przypadkowa droga tych ludzi do stania się ponadczasowymi bohaterami, można powiedzieć, bo każda z tych postaci to jest materiał na osobną książkę. Kupiłem, nie żałuję, bardzo dobra książka. Kolejna książeczka, Leon de Grel, Front Wschodni 1941-1945. Zdaje się, że ja kiedyś o tej książce mówiłem w tej serii. W każdym razie, no bardzo, bardzo polecam. To jest, dobrze napisał recenzent któryś, że gdyby nie to, że autorem tej książki jest były oficer Waffen-SS, opisujący swoje przeżycia na froncie wschodnim, to ta książka powinna dostać literackiego Nobla. Autentycznie, tak? Ktoś napisał, że to jest coś w stylu Ernest Hemingway, komu bije dzwon, tylko napisane przez oficera Waffen-SS. Polecam, z każdym z tym zdaniem się zgadzam. Przeczytałem tą książkę od deski do deski i powiem wam, że autor stara się również tam przedstawić swoje motywacje, które spowodowały, że został, że wstąpił do Waffen-SS, że chciał walczyć z bolszewikami i dużo daje do myślenia ta książka. Dużo można, można się zacząć zastanawiać, jaka to była motywacja cudzoziemskich żołnierzy Waffen-SS. To jest ciekawa sprawa. Kolejna książka, Michael Reynolds. Reynolds, Synowie Rzeszy. Dobra pozycja, to jest o drugim korpusie pancernym SS. Normandia, Ardeny i Front Wschodni. Taka książka, no już taka bardziej dla historyków. Nie ma tutaj, nie jest fabularyzowana, jest konkretnie mnóstwo dokumentów, suchych raportów i tak dalej. Coś, co kocham. Uwielbiam takie rzeczy.
Na górze mamy biografię Toyotomiego Hideyoshi, gościa, który praktycznie zmienił całą Japonię, scalił Japonię, zakończył wojny i został super hiper gościem tam, szogunem. Bardzo porządna książka, dobrze napisana. Tutaj ciekawostka dla warszawianistów. Książka Stanisława Milewskiego, Intymne życie niegdysiejszej Warszawy. Czyli rozumiecie, o alfonsach, prostytutkach, lafiryndach, złodziejach, kieszonkowcach i tak dalej. Super książka. To książeczka na warszawskim kierunku operacyjnym. Napisana przez pana Włodzimierza Wołoszyna. To jeszcze jest wydanie z lat komuny. I teraz zobaczcie, fajna pieczątka, bo ja tą książkę dostałem od kolegi. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Wyszkowie, województwo ostrołęckie. Pieczątka z Biblioteki Komendy Wojewódzkiej MO. No w każdym razie. I ta książka opisuje działania pierwszego frontu białoruskiego i pierwszej armii Wojska Polskiego od 18 lipca do 23 września 1944 roku w czasie ofensywy, która tu przechodziła przez Wisłę. Rewelacyjna książka, też taka mnóstwo informacji takich bardzo stricte historycznych, dokładnych, tabele, wykresy, kierunki natarcia, gratka dla ludzi, którzy lubią odwiedzać miejsca historyczne, dużo można ciekawych informacji znaleźć, na przykład a propos wykopków różnych i tak dalej. Tutaj Alojzy Sroga, Kołobrzeg, na drodze stał Kołobrzeg. To książka, no, jak sama nazwa wskazuje, o walkach o Kołobrzeg toczonych przez pierwszą Armię Wojska Polskiego. Napisana też w latach komuny, także dużo naleciałości takich propagandowo-komunistycznych, ale czyta się to dobrze, no a przede wszystkim czyta się to i człowiek ma, widzi, jaki to był wysiłek dla żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. Ilu ich tam zginęło i w jakich warunkach musieli walczyć ze Szkopami koło brzegu. Bardzo ważna książka. No, kolejna książka, słuchajcie, pan Lech Dzikiewicz, Konspiracja i walka Kompanii Brzezinka 1939-45. To jest książka, dlaczego ją mam? To jest książka o Kompanii Brzezinka, a dlatego mam tą książkę, bo dowódcą Kompanii Brzezinka w 1944 roku był mój dziadek. No i jest tutaj dużo o nim w książce napisane. Zresztą autor tej książki przy pisaniu tej książki od mojej rodziny brał również materiały dotyczące dziadka, zdjęcia. No to jest mój dziadek na przykład, jak wrócił z Syberii, tak wyglądał. Dużo autor brał od mojej rodziny zdjęcia i materiały dotyczące mojego dziadka. No i nie wiem, w wyniku chyba kiepskiej umowy z moimi rodzicami nie oddał części materiałów. No to jest mój dziadek na przykład. Chorąży podporucznik, bo to chorąży z czasów przedwojennych, a podporucznik z czasów wojennych, Bogusław Kupliński, pseudonim Kozioł Kot Kilow, szef szkolenia i zastępca komendanta rejonu B Konfederacji Narodu. To jest jeszcze z czasów, kiedy zdjęcie z 1939 roku, z kampanii wrześniowej. W każdym razie, no, mam tą książkę, przynajmniej to mi zostało. Mam jeszcze oczywiście materiały dotyczące mojego dziadka, materiały rodzinne, no ale parę zdjęć nie wróciło od autora, a już z autorem nie udało mi się porozumieć, bo już jest dziadkiem, ma 90 parę lat. Już tam ciężko jest, no ale trudno, ważne, że jest książka. Słuchajcie dalej. Albo patrzę, nie, słuchajcie, 18 minut minęło, przejechaliśmy górny rządek, zostały jeszcze raz, dwa, trzy, cztery rządki, dlatego, no i potem jeszcze te kolejne i z drugiej strony. Dlatego zostawimy sobie resztę na następny odcinek. Albo pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę. Zobaczcie. To jest książka Stanisław Sosabowski, generał Sosabowski, Najkrótszą drogą. O samodzielnej brygadzie spadochronowej stworzonej w Anglii. O tej, która walczyła w operacji Market Garden pod Archem. Stanisław Sosabowski jest patronem 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, dawniej 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej, 6. Dywizji Desantowo-Szturmowej itd., itd. I tą książkę dostałem od moich rodziców, słuchajcie. Tą książkę dostałem od moich rodziców na pamiątkę mojego pierwszego skoku spadochronowego w desancie. O,
I jak przyjechałem na przepustkę po moim pierwszym skoku, to otrzymałem od rodziców tą książkę. I tu jest napisane Michałowi, bo tak mam na imię. Na pamiątkę pierwszego skoku z miłością i życzeniami szczęścia rodzice. Warszawa, 16 kwietnia 1994. No i to jest moja jedna z najważniejszych książek, które posiadam w moim księgozbiorze. To taka ciekawostka na koniec. Do reszty książeczek wrócimy, a jest tutaj naprawdę sporo pozycji. Mam nadzieję, że taka forma przejrzenia mojej biblioteczki podręcznej jakoś Wam się podoba i na pewno ją powtórzymy. Na razie trzymajcie się, cześć!